Dariusz Szpakowski jest szczęśliwym mężem od ponad 30 lat. Niewielu wie, czym zajmuje się jego ukochana. Dariusz Szpakowski to znany komentator sportowy. Nie każdy jednak wie, że w swojej rodzinie stanowi jedynie jedno ze znanych nazwisk. Kim jest jego żona? Wielu z was będzie zaskoczonych. Okazuje się bowiem, że często widywana jest na ekranach, zarówno tych małych, jak i dużych. Dariusz Szpakowski wrócił do TVP. Sportowe wyzwania na murawie budzą wiele emocji. Również wczorajsze zmagania z Walią, które zadecydowały o tym, czy pojedziemy na Euro 2024, były głośno komentowane przez internautów. Nasze zwycięstwo nie było pewne aż do ostatniego rzutu karnego, a mecz komentował niezastąpiony Dariusz Szpakowski. Dla kultowego komentatora sportowego był to powrót na antenę po wielu miesiącach przerwy. Wiele osób myślało, że już nigdy więcej do tego nie dojdzie. Uznany specjalista w listopadzie 2022 roku pożegnał się z widzami, niejako pod przymusem szefostwa. Po zmianach w TVP szczęśliwie wrócił do wykonywania obowiązków. Dariusz Szpakowski ma znaną żonę. Jest aktorką. Skoro na tapet wrócił temat Dariusza Szpakowskiego, wielu zaczęło przyglądać się jego historii i życiu prywatnemu. Niejeden fan komentatora nie miał pojęcia, że żoną eksperta sportowego jest znana aktorka. Grażyna Strachota-Szpakowska to artystka, która wystąpiła m.in. w serialach Przyjaciółki i Brzytula oraz filmach Miłość na wybiegu oraz Wszystko, co najważniejsze. Początki jej aktorskich występów sięgają 1987 roku. To jednak nie koniec zawodowych obowiązków pani Grażyny. Zagrała w wielu spektaklach, m.in. w musicalach Romeo i Julia i Taniec Wampirów. Od 2008 wykłada w szkole aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. W rozmowie z magazynem Viva, Dariusz Szpakowski wyjawił, co poczuł, gdy pierwszy ją zobaczył. Co ciekawe, zakochani poznali się właśnie dzięki aktorskim wyzwaniom. Zobaczyłem ją na scenie i pomyślałem, że jest piękna, ale pewnie jest mężatką, ma już dzieci i nie ma co zawracać sobie głowy, wyznał. Jak Dariusz Szpakowski poznał żonę? Historia jak z komedii romantycznej. Spotkanie to miało miejsce w telewizyjnej charakteryzatorni w latach 80. Szpakowski zapamiętał ją, choć minęli się w przelocie i wymienili jedynie kilkoma słowami. Los połączył ich ponownie, gdy przypadkiem spotkali się w kolejce do wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch. Darek bardzo chciał mnie poderwać, ale dałam mu kosza, żeby nie myślał, że jak pracuje w telewizji, to absolutnie wszystko mu wolno, mówiła cytowana przez Vivę aktorka. Mimo wszystko pozwoliła nauczyć się jeździć na nartach. Po wysiłku poszli do restauracji, gdzie długo rozmawiali. Tak zaczęła się ich miłość. 4 lata później byli już małżeństwem. Choć zakochanych dzieli 9 lat. Zdają się nie odczuwać różnicy wieku. Dariusz Szpakowski z żoną doczekali się 2 córek. Dariusz z ukochaną doczekał się 2 córek, Julii i Gabrieli. Gdy rodziła się pierwsza córka Julka, pojechałem komentować mecz. Prowadząca ciążę znajoma ginekolog zapewniała mnie, że zdążę wrócić.
Okazało się, że nie zdążyłem i po meczu kolega podszedł do mnie i powiedział: Szpaku, gratuluję. Masz córkę. Opowiadał Super Expressowi. Zakochani są razem od blisko 3 dekad i wszystko wskazuje na to, że nadal dopisuje im szczęście. Można było to zaobserwować m.in. na wydarzeniu, jakim była Gali Mistrzów Sportu 2024. Kobieta zrobiła ogromne wrażenie złotą sukienką do samej ziemi. Gwiazda wywołała furorę także za sprawą doskonale dobranych butów na obcasie oraz małą torbeczką. Mąż nie odstępował jej na krok. Widać było, że także jest zachwycony stylizacją małżonki. Dariusz Szpakowski cieszy się z powrotu na stanowisko. Dariusz Szpakowski nie kryje, że mimo przerwy od komentowania dla TVP, poczuł ogromne zadowolenie, gdy otrzymał szansę powrotu na stanowisko. Komentowanie meczów biało-czerwonych to dla mnie zawsze coś wyjątkowego. Bardzo się cieszę, mówił Dariusz Szpakowski w rozmowie z WP. Widać, że publiczny nadawca szybko nie wypuści go z rąk. Jak napisał Sebastian Staszewski, redaktor naczelny TVP Sport na platformie X, występ 72-latka, mimo przerwy, był wręcz doskonały. On sam również zaprezentował znakomitą formę. Przybył, zobaczył, zwyciężył. Po meczu jest bardzo zmęczony, ale to był wielki powrót Darka Szpakowskiego przed mikrofon. Gratulacje maestro.